Witam Cię w podcaście Zawód Fotograf. Ja się nazywam Kuba Ociepa i rozmawiam z zawodowcami o tym, jak zarabiasz na swojej pasji, jakie umiejętności warto rozwijać jako przedsiębiorczy fotograf i jak się nie wypalić jako artysta. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry, witam wszystkich zawodowców. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłem Natalię, która tworzy piękne kobiece portrety pod marką Nat Kontraktewicz i ślubne zdjęcia Love Stories by Nat. Do niedawna współtworzyła duet dobrze znany wśród fotografów ślubnych The Snapshots, ale drogi z Marcinem rozeszły się, ale oboje pozostali przy fotografii. Trochę Natalia się dzisiaj otworzy, właśnie odsłoni z tego faktu, z pogranicza jej życia prywatnego i zawodowego, także dowiecie się trochę takich smaczków, ale też będzie dużo o odwadze tworzenia swoich rzeczy, czyli zgodnych ze swoją estetyką i odcinania się od dużej ilości klientów. No bo jednak bardzo wąska nisza to też sporo mniej klientów, którym to się będzie podobać. Ale za to większa wyrazistość i po prostu tworzenie w zgodzie z sobą i swoją estetyką. Będzie też o odwadze ubierania się i bycia takim, jakim się chce być. Bez patrzenia się na to, jak jest się postrzegany przez klientów, a wręcz przeciwnie, po prostu przyciągając klientów takich, którym się to podoba, którzy są podobni. Więc będzie sporo o odwadze i sporo o zmianach, bo skoro Natalia wyszła z duetu The Snapshots, to tworzy coś trochę od nowa. Myślę, że wielu z nas jest właśnie co jakiś czas w takiej sytuacji, gdzie musi coś tworzyć od nowa i myślę, że sporo otuchy doda mu ta rozmowa i sporo wiedzy czy inspiracji, więc po prostu zapraszam do słuchania. Cześć Natalia. Cześć. Cieszę się, że znalazłaś czas na rozmowę o fotografii i biznesie. Powiedz mi takie bardzo krótkie pytanie. Jeżeli na jakiejś bardzo ważnej konferencji dostałabyś 30 sekund na autoprezentację, to co byś powiedziała o sobie? Czym się zajmujesz i co cię wyróżnia? 30 sekund, czas start. Wow, to mnie zaskoczyłeś. Dawaj. Zaczęłabym od tego, że jestem fotografem, bo jest to najważniejsza część mojego życia, którą odkryłam bardzo wcześnie, już jako nastolatka. I mimo tego, że próbowałam w swoim życiu wielu innych biznesów, a jestem osobą bardzo przedsiębiorczą, co udowodniłam prowadząc markę odzieżową, prowadząc agencję modelek, restauracje, trochę tego było, ale zawsze wracałam do fotografii i ona zdefiniowała wszystko, co się działo w moim życiu i totalnie jej zadedykowałam moje życie. Jestem osobą bardzo radosną, zwariowaną, pomysłową i to też nadaje rytm temu życiu. Mm-hmm. A powiedz, co ostatnio fotografowałaś? Ostatnio fotografowałam sesję promocyjną nowej kolekcji dla Yellow Meadow. To jest marka kobieca odzieżowa, z którą pracuję już od wielu lat. A stało się to dlatego, że jakby właścicielkami są dwie siostry, których śluby fotografowałam wiele, wiele lat temu. I zakumplowaliśmy się bardzo, co zresztą się zdarzało z wieloma parami, że powstawała taka więź między nami przyjacielska. No i do dzisiaj się znamy, kumplujemy, ale też właśnie pracujemy razem. Mhm. Wiem, że fotografujesz już od wielu lat. To, co wspomniałaś przed chwilą, z biznesem jesteś. Bardzo różnym biznesem masz do czynienia. A powiedz mi, jak zaczynałaś swoją fotografię? Bo zaglądając do portfolio widzę właśnie śluby narzeczeńskie, rodzinne, pod inną domeną, znaczy nie, no pod tą samą domeną masz też portrety. Jest tego bardzo dużo. Widzę, że pracujesz z człowiekiem. Zaczynałaś też od jakiejś innej fotografii, czy to od razu byli ludzie? I kiedy zaczęłaś w ogóle fotografować? Od kiedy możesz się nazwać zawodowcem? Zaczęłam fotografować, kiedy miałam 13 lat, kiedy odkryłam, że w domu są aparaty, jakiś stary Zenit i przypadkiem i mój ojciec przedstawił mi jakieś podstawy nastawienia jakby na ekspozycji. Po czym jako samouk rozwijałam te umiejętności metodą prób i błędów, trochę czytając. I fotografowałam na początku absolutnie wszystko, co było wokół mnie, mojego kota, jakąś martwą naturę, no po prostu bawiłam się, tak, odkrywałam to. Po czym zabrałam któregoś dnia aparat do szkoły, byłam wtedy w gimnazjum i zaczęłam fotografować moich znajomych. Zapraszałam ich do piwnicy, w której mieliśmy takie fajne amerykańskie szafki metalowe, które były wszystkie takie posprayowane, kolorowe i takie wielkie parapety.
No i te parapety to były takie słynne miejsca spotkań, więc zapraszałam tam wszystkich po kolei i fotografowałam tam. I można by powiedzieć, że nieświadomie stworzyłam pierwszą serię zdjęć, no moją, o jednym temacie. I zdałam sobie sprawę, że chcę się tym zajmować, że chcę fotografować ludzi, że to jest dużo ciekawsze niż martwa natura czy reportaż. Chociaż reportaż też mnie kręci, ale taka praca bezpośrednia z człowiekiem, gdzie mogę z nim porozmawiać na spokojnie, no to jest coś mi bliskiego. I stąd rozpoczęłam już drogę ku fotografii mody, gdzie myślałam, że to będzie moja przyszłość. Ale zdałam sobie sprawę, że jednak taki portret, powiedziałabym, bardziej prywatny i takie bardziej intymne relacje z moimi osobami, z osobami, które fotografuję, są ciekawsze niż praca z kimś zupełnie obcym, kogo zobaczę tylko raz i no jakoś tak bardzo emocjonalnie do tego podchodzę. Natomiast jeśli chodzi o zawodowe wykonywanie fotografii, zaczęło się to też dosyć wcześnie, bo gdzieś już w wieku 16 lat sfotografowałam pierwszy ślub. Tak, zostałam nazwana gówniarą przez moich klientów, z którymi się do dzisiaj przyjaźnię. Pozdrawiam serdecznie Piotrka i Paulinę. Więc tak, to był 2006 rok, tak mi się wydaje. Więc no zaczęłam dosyć wcześnie i jeszcze wtedy ta fotografia ślubna no nie była na, że tak powiem, wysokim poziomie. Tak, zdecydowanie inaczej wyglądała. Tak, ja jak zaczynałam, to miałam taką piękną myśl, no, która mnie zainspirowała, żeby zrobić to wszystko inaczej, żeby coś przełamać, przebić się i zrobić to po swojemu. No i chyba się udało. Mhm. Wiesz co, tak patrząc w twoje portfolio, to widzę, że to po twojemu to jest taka ciemna strona mocy, bo celujesz mocno w takie nastrojowe zdjęcia z dominantą cieni, ciemnych kolorów. Mnie się to bardzo podoba, ale jak na to klienci reagują? Ile w ogóle trwało wypracowanie takiego stylu i czy to od razu było tak, że taki radykalny, właśnie odważny styl wprowadziłaś do swojego portfolio? Czy to się jakoś rodziło w tobie i te wcześniejsze, na przykład z 2006 roku, zdjęcia są w innej stylistyce, a dopiero później się odważyłaś? Bo ja bym to nazwał odwagą, bo takich zdjęć mało się widuje u nas cały czas. No i co? Jak to jest u ciebie? Czy dochodziłaś do tego, czy od zawsze właśnie tak patrzyłaś? Rzeczywiście jest tak, że nie jest to popularny styl i jest na to garstka klientów tylko, którzy to docenią i którzy nie odbiorą tego w sposób negatywny. Czyli ciemne oznacza smutne dla większości ludzi, którzy no myślą dosyć w prosty sposób, tak jakby skojarzeniowo. I miałam na przykład całkiem niedawno spotkanie z klientami, którzy powiedzieli, no Natalia, twoje zdjęcia są jakieś takie mroczne, a my byśmy jednak chcieli jasne zdjęcia, takie kolorowe i tak dalej. Ja mówię, no słuchajcie, wszystko zależy od tego, jakie są zastane warunki, to jest raz, a dwa, no jednak widzicie ten mój styl i jeżeli czujecie, że coś jest nie tak, no to po prostu może powinniście wybrać fotografa, u którego nie znajdziecie, nie będziecie mieć żadnych wątpliwości co do jego stylu. Więc rzeczywiście się z tym spotykam. Ten styl został wypracowany przeze mnie już w pełni, ja bym to powiedziała, że tak dopieszczony i z odwagą, z pewnością siebie go opublikowałam. Czyli stworzyłam już sobie takie portfolio, że byłam gotowa właśnie zrobić nową stronę, tak naprawdę około roku temu, bo dotychczas przeszłam wiele faz takiego twórczego poszukiwania, gdzie byłam zainspirowana naprawdę przeróżnymi stylami, kierunkami, dziedzinami sztuki i robiłam zdjęcia pastelowe i robiłam zdjęcia takie urocze, słodkie jeszcze jako nastolatka, ale już wtedy, jak sobie przypominam te moje stare prace, już wtedy miałam ten styl tak naprawdę w sobie, tylko ja go dusiłam, bo myślałam, że o nie, to się nikomu nie spodoba, albo po prostu szukałam, tak? Jakby zrobiłam coś super, zostawiłam to w szufladzie i kombinowałam i szukałam dalej. I koniec końców wróciłam tak naprawdę do podstaw, wróciłam do bycia sobą, no zupełnie niedawno. Głównie dlatego, że przyszłam dużo zmian w życiu i dojrzałam do tego, żeby stać się autentyczną osobą, po prostu mną, Natalią, tą, która od zawsze powinna być taka, jaka jest teraz. I tak wyszło to w tej fotografii, że rzeczywiście ja już mam po prostu odwagę, żeby to tak fotografować i to przychodzi mi zupełnie naturalnie. To nie jest tak, że ja to planuję, że wiesz, ja myślę sobie, no dobrze, to ja użyję teraz takiego światła. Zupełnie nie. Ja jestem w warunkach zestanych i ja pod tym kątem tak ustawiam modelkę, czy tak, wiesz, steruję scenografią, a potem też obróbką,
że te zdjęcia takie wychodzą. I ja to zupełnie robię bezmyślnie, jakby naturalnie i bez wysiłku to nazwała, tak jak po angielsku się mówi effortlessly. I nie mogę tego powstrzymać, mimo że bym chciała robić, nie wiem, na przykład jakieś super uśmiechnięte zdjęcia, wesołe, pozytywne, to i tak one zawsze będą miały odrobinę tego mroku, że to światło będzie takie, niektórzy to nazywają malarskie, albo że to ma taki filmowy klimat, też wiele osób mówi. I jest mi też przypisywana jakaś inspiracja Caravaggio i przyznaję, że tak jest, że ja jako nastolatka uczyłam się do matury z historii sztuki i byłam po prostu zafascynowana sztuką taką klasyczną. No i rzeczywiście te najciemniejsze obrazy, takie gdzie to światło grało ogromną rolę i był taki ogromny kontrast, tak, pomiędzy tymi czerniami, takie głębie, a jednym elementem w świetle, no to mnie najbardziej interesowało i tak jest do dzisiaj. Dobrze, pani Caravaggio, w takim razie. Nie, ja też widzę to podobieństwo i też uwielbiam tego malarza. Ale powiedz mi, bo najbardziej rzucają się w oczy te śluby zagraniczne. Na razie skupię się na twojej działalności ślubnej. One są takie mocno alternatywne, z luźniejszą atmosferą. No, zdecydowanie się różnią niż te oklepane w remizie strażackie. Których ty ślubów robisz więcej? Takich wyjazdowych czy tych u nas? Chociaż te u nas... Pewnie też mi zaraz powiesz, że zdarzają się właśnie fajniejsze, bardziej alternatywne. Na razie skupmy się na pytaniu, czy jesteś bardziej destination, czy bardziej w Polsce działasz? Myślę, że jest to wyrównane, zbalansowane. Ja też nie chciałabym więcej pracować za granicą, bo wierzę, żeby mnie to wykończyło fizycznie. Już pomijając, że psychicznie zmiany chociażby czasu, które są no, dla mnie trudne dosyć do ogarnięcia, jak na przykład latam do San Francisco. I szczerze, poleciałam w tym roku do San Francisco na 2 śluby. Doleciałam i usunęłam się z listy na Junebug jako jeden z 10 fotografów w San Francisco, mimo że miałam tam mnóstwo pracy, ale uznałam, że to jest po prostu za dużo, że już nie mam siły, nie mam ochoty tam latać, tylko i wyłącznie po to, żeby fotografować śluby. Było fajnie, ale już dziękuję. Więc zaczęłam się teraz promować raczej bliżej kraju. I liczę na to, że to tak pozostanie, że będę rzeczywiście robić, powiedzmy, w roku połowę ślubów w Polsce, połowę za granicą. Zobaczymy, jak to będzie. Więc też, wiesz, ciężko mi powiedzieć, jak to będzie w przyszłości. Natomiast dotychczas było tak, że rzeczywiście ten rok był bardzo bogaty w śluby zagraniczne. Też takie sesje na przykład wyjazdowe, bo coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, że można, że to nie są duże koszty. Wiesz, na przykład te śluby, które robiłam w Toskanii, to byli klienci z Polski. Oba śluby, plus jeszcze sesja do tego doszła tam z inną jeszcze parą. Natomiast śluby par z zagranicy, no to rzeczywiście są dużo dalej, tak? Czyli właśnie Stany, gdzie jeszcze? No byłam w Szkocji w tym roku. Także w Polsce jak najbardziej też robię fajne śluby i tak jak mówisz, rzeczywiście coraz więcej jest takich ślubów. Bardziej świadomych, bardziej, lepiej wystylizowanych. Lepiej nie oznacza, że po prostu... są ładniejsze, ale że ludzie po prostu bardziej o to dbają. Nie jest tak, że kiedyś tak było przecież właśnie a propos tych remis, że po prostu się brało salę tak zwaną i się akceptowało cokolwiek tam będzie. A teraz jest tak, że dobiera się oddzielnie florystkę, która zadba o dekoracje, jest nawet wypożyczalnia dekoracji w tym momencie. Więc no, robi się to ładniejsze i wręcz czasami ładniejsze niż za granicą. Czyli mówisz, że jest coraz ładniej. A jak z opłacalnością tych wyjazdowych ślubów? Czy takie destination weddings to są spore koszty i utrudniony kontakt z parą. Mówiła, że duże zmęczenie, ale jak radzisz sobie z optymalizacją kosztów, jeżeli chodzi o te wyjazdowe śluby? A może traktujesz to po prostu jako zabieg marketingowy, bo to świetnie wygląda w portfolio. Powiedz coś o tym. Jest tak rzeczywiście, że to nakręca marketingowo ruch i też to tak traktuję, że troszeczkę z przymrużeniem oka, jeśli chodzi o wycenę. Natomiast no stawki są takie, żeby pokryć moje koszty wszystkie, które z kolei ja staram się ograniczyć. I tak w przypadku tych wszystkich ślubów do San Francisco chociażby, czy ślubów w Szkocji, mam możliwość noclegu u znajomych i już odchodzi
mi jakieś 1000 złotych co najmniej. No tak. Poza tym, no ja żyję dosyć oszczędnie, że tak powiem, więc ja też tam jak lecę, no to nie wydaję mnóstwo kasy. Na przykład, nie wiem, staram się pożyczyć od znajomych samochód, czy po prostu, nie wiem, pojadę sobie komunikacją miejską. Ostatnio pojechałam pociągiem, tak, na ślub, jak byłam w Oakland. Są te koszty wliczone i rzeczywiście na tych ślubach, na przykład za granicą, no to zarabiam, nie wiem, 9000 złotych zamiast 4 czy 6 tutaj w Polsce. A jeżeli sobie dobrze to ustawię, tak jak na przykład było w tym roku, że miałam 2 śluby pod rząd, piątek i sobotę, co było super fartem, no to te koszty poniosłam tylko raz, ale koszty były wliczone już. Więc staram się traktować ludzi trochę ulgowo, jeśli są to rzeczywiście takie śluby, że jest to spełnienie moich marzeń i nie liczę, nie wiem, 20 tysięcy dolarów, tak jak mogłabym, ale liczę mimo wszystko te wszystkie koszty, tak żeby no nie wychodzić stratnie. Natomiast zdarza mi się zostać dłużej i zrobić sobie z tego wakacje. I ja to wtedy traktuję, że ta praca opłaca mi moje wakacje, za które normalnie musiałabym specjalnie zapłacić, tak? Pojechać dodatkowo. Więc staram się też trochę, powiedzmy, ekonomicznie to rozwiązać, tak? Tak jak byłam teraz w Toskanii, zostałam sobie 1,5 tygodnia i poza tym, że zrobiłam ślub i sesję, no to jeszcze po prostu sobie wypoczęłam. I koniec końców i wakacje wyszły taniej, i ślub mniejsze koszty, bo i sesja, i drugi klient poniósł koszty za przylot na ślub. Więc no tak jak mówię, gdzieś po środku to jest, jeśli chodzi o opłacalność. Jasne. No ale to jak z wszystkim, jak się sobie dobrze zaplanujesz, to i wypocznij, że popracujesz. Dokładnie. Może tak. No. Nawet mi się zrymowało. Natalia, powiedz mi, pracujesz sama, czy Love Stories by Nat to jest zespół i zdarzają ci się jakieś współprace jako drugi fotograf? Tutaj cały czas myślę o ślubie. Mhm. Love Stories to jest mój solowy projekt, który tak naprawdę działa od niecałego roku, w zasadzie to oficjalnie od czerwca, dlatego że odkąd właśnie robiłam te pierwsze śluby, pracowałam z moim byłym mężem Marcinem w The Snapshots i niedawno zdecydowaliśmy, że już czas na rozdzielenie również tego wspólnego biznesu i pójście swoimi drogami, i mimo że razem dalej pracujemy, no to już każdy z nas robi oddzielnie śluby. Czasami ze sobą pracujemy, więc ja jako drugi fotograf nie, jeszcze, chociaż jestem na to otwarta. Ja z kolei zatrudniam innych fotografów na second shooterów tak zwanych. No ale tak to działam sobie właśnie samodzielnie. A powiedz mi, jak budujesz swoją markę osobistą jako fotografka? No z tego co słyszę i wiem, to żyjesz całym sobą jako fotografka. Ale powiedz mi, udzielasz się w rozmowach na grupach fotograficznych albo podajesz ocenie swoje zdjęcia, ewentualnie czy bierzesz udział w jakichś konkursach fotograficznych? Jak dbasz o swoją rozpoznawalność? Możesz coś podpowiedzieć? Myślę, że będę kiepską osobą do podpowiadania w tym temacie, bo kiedyś rzeczywiście tak było, że tego rozgłosu szukałam. Że chciałam być na topie, już nie wiem, w wieku 30 lat robić okładki, edytoriale, już w ogóle fotografować celebrytów za granicą. Takie były moje marzenia. A dziś nie mam takich marzeń. To znaczy zeszłam na ziemię, ale też wystarcza mi bycie tu i teraz w Warszawie z moimi bliskimi, pracowanie z ludźmi, których znam, cały czas jakby ze stałymi osobami. Oczywiście też poznaję mnóstwo nowych i to się wszystko rozszerza, co jest fantastyczne, tak, za mocą rekomendacji. Ale przestałam marzyć o tych wyżynach i przestałam się wciskać gdziekolwiek, tak jak to robiłam kiedyś, tak szukać uwagi, i szczerze czuję się dużo fajniej z tym, że jeżeli ktoś do mnie przychodzi po zdjęcia, to znaczy, że dotarł do mnie i albo dotarł właśnie z referencji czyjś, albo po prostu odszukał to, albo przypadkiem na mnie trafił, i to jest dla mnie bardziej cenne niż to, że ja się gdzieś wystawiam, komentuję ludziom, tam właśnie wystawiam moje zdjęcia w jakichś galeriach i czy komentuję właśnie na forach, się udzielam, no bo nie wiem, dla mnie to jest bardziej po prostu autentyczne, więc tutaj niestety nie doradzę, ale to jestem ja, tak? To jestem ja. Czyli przyszedł czas na to, że nie próbujesz już o rozgłos jakoś tak się rozpychać, nie. Tylko po prostu wiesz, ile jesteś warta, i jeżeli ktoś przyjdzie do ciebie, to po to właśnie, żeby cię poznać i żeby mieć zdjęcia zrobione przez ciebie. Dokładnie. Natomiast, jeżeli zdarzy się taki moment, że poczuję, że
coś w tym sezonie jest gorzej, tak? Albo nie wiem, mam mniej pracy, no to oczywiście, że się tym zajmę bardziej i się na tym skupię. I tak było zresztą dwa lata temu na przykład, że wiesz, że się oferowałam, że tu zrobię sesję, tam zrobię sesję, nawet za darmo po prostu, żeby trochę porobić czegoś nowego. Więc to jest dobre, ale zależnie od tego, jak się czujesz w danym momencie, więc nie neguję jakby takiej formy promocji. Dobra, a jak się jeszcze rozwijasz? Bo wiem, że jesteś bardzo sprawną panią fotograf. Czy czytasz jakieś książki z rozwoju osobistego, które jest właśnie teraz na topie? Szkolisz się może z umiejętności fotograficznych, czy nawet biznesowych? Co jeszcze robi, żeby się rozwijać jako osoba, jako fotograf, jako bizneswoman? Ja jako ja stawiam na rozwój taki wewnętrzny. Bardzo jestem wkręcona w psychologię i ze względu na te różne właśnie takie duże zmiany w moim życiu, to dużo czasu poświęciłam na to, żeby rozpracować wszystko, co tam siedzi w tej głowie i to zaowocowało właśnie tym rozwinięciem kreatywnym, jeśli chodzi o fotografię i te pewne decyzje, tak, jak będę pracować, na jakich zasadach, na co mogę się godzić, na co nie. To wszystko jest związane z tym, jacy jesteśmy prywatnie. Natomiast jeśli chodzi o fotografię, to nie szkoliłam się, nie mam w planach szkolenia się. Stawiam mocno, odkąd zaczęłam fotografować, na bycie samoukiem, na naukę na własne błędach, bądź też sukcesach, bo z tego też się człowiek uczy. Uczę się dużo też z rozmowy z moimi znajomymi z branży. Obserwuję wszystkich tak aktywnie, nie że stokuję, ale obserwuję, wspieram wszystkich dookoła i staram się, żeby to był dobry kontakt z tymi ludźmi, bo wiem, jak takie wsparcie jest bardzo ważne i nie mam problemu na przykład z dzieleniem się wiedzą z innymi ludźmi. Był taki moment, że do mnie dużo osób pisało, Natalia, jakiego sprzętu używasz, albo o, jak to zrobiłaś, że masz tak. Więc ja chętnie odpowiadam i nie kryję tego, co jak osiągnęłam. Zresztą sama prowadziłam warsztaty przez wiele lat odnośnie czy podstaw fotografii, czy fotografii w studiu, czy fotografii ślubnej. Teraz też prowadziłam warsztaty takie kobiece dla kobiet fotografów, bo to jest mi teraz bardzo bliskie i będę to na pewno kontynuować. Natomiast zdarza mi się odnośnie fotografii ślubnej czytać bądź słuchać właśnie podcastów, czy też oglądać live'y, czy jakieś inne nagrania osób, które dzielą się swoją wiedzą z ciekawości, żeby zmienić perspektywę, żeby zobaczyć, jak ktoś się jakieś rozwiązanie osiągnął. Ale to jest bardzo na luzie. To nie jest tak, że ja tego szukam, tylko raczej po prostu trafiam na to i myślę sobie, o, super, posłucham, poczytam. Ale tak to raczej działam intuicyjnie i na logikę. Zresztą od dziecka tak miałam, że wszystkie moje biznesy to były nie dlatego, że ja zebrałam jakąś wielką wiedzę i studiowałam, się szykowałam latami, tylko raczej działam spontanicznie, instynktownie i starałam się być w miarę logiczna i rozsądna. To tych rzeczy, które słuchasz, oglądasz, to jeszcze podpytam na końcu, także przygotuj sobie odpowiedź. Mam nadzieję, że czymś nas zaskoczysz albo powiesz coś naprawdę fajnego, kogo śledzić. Dobrze. A teraz pytanie takie, powiedz mi, kim są twoi klienci na zdjęcia? Czy ty masz wymyślonego, idealnego odbiorcę i spotykając taką osobę, czy parę, czy rodzinę, masz tak, że od razu wiesz, że będzie z tego współpraca? Pewnie u ciebie musi się jakaś chemia pojawić, więc tak. Powiedz coś o tym. No jest zdecydowanie tutaj duży pierwiastek emocjonalny i ważne jest dla mnie spotkanie na żywo z parą, bądź chociażby rozmowa przez Skype'a z kamerką, żeby mieć ten kontakt wzrokowy i się zobaczyć i się poczuć. Musimy mieć wspólny język, to jest podstawa. Jeżeli tego wspólnego języka nie ma, no to ja tak nakierowuję rozmowę, żeby jednak para się zastanowiła. Ja nigdy nie odmawiam też. Jeżeli ktoś mi powie, że bardzo mnie chce i żebym mu zrobiła zdjęcia, a ja widzę, że tak może, no nie wiem, nie do końca będzie ta osoba zadowolona, czy po prostu jest losową osobą, która na mnie trafiła, no to ja też nie powiem, nie, absolutnie nie. Ja mówię, okej, spróbujmy i ja zrobię wszystko, żeby spełnić te oczekiwania, oczywiście w ramach gdzieś tam mojego stylu i możliwości. Nie mam, czy może inaczej, okej. Mam wymarzonych klientów, oczywiście, że tak. I są to pary takie jak ja, zwariowani ludzie, którzy są otwarci, którzy są emocjonalni, empatyczni, którzy się nie wstydzą pokazywać tych emocji, którzy po prostu będą się świetnie bawić i w ogóle nie będą się kryć, tak, z niczym na zdjęciach. Będą odważni na tyle, żeby, nie wiem, żeby się rozebrać, bo ja uwielbiam ogólnie pokazywać ciało i marzy mi się na przykład sesja ślubna, nie wiem, w górach i golasy dwa, tak? No, to jest dla mnie marzenie. Ale mało jest takich osób. Bardzo
bardzo mało. Dlatego ja znowu schodzę na ziemię i myślę sobie, okej, jak się trafi, fantastycznie. Ale że trafia do mnie milion zupełnie innych osób, to ja też z otwartymi ramionami ich przyjmuję i mówię, okej, no zapraszam, jakby dam wam to, co mogę i mam nadzieję, że was uszczęśliwię tymi zdjęciami. I wiesz, nie oceniam, nie robię selekcji na wyjściu, tylko no zapraszam po prostu. Tak jak mówiłaś, jesteś odważną, roześmianą osobą, a twój styl fotograficzny to taki nastrojowo i ciemny. No. Ale ten styl, widzę, że styl i stylówa, o, może tak to powiem. Jesteś taką charakterną osobą, która ma, no, ubiera się na ciemno, przynajmniej z tego, co tam obserwuję sobie w twoich relacjach. No i masz jedną rękę całą w tatuażu, tych tatuażów trochę więcej. To chyba jednak ma znaczenie, bo pewnie przyciągasz podobne do ciebie osoby, takie odważne. Powiedz mi coś o obserwacjach na temat budowania marki ubiorem i wyglądem fotografa. Widać w portfolio sporo osób wyrażających odwagę swoim wyglądem w twoim portfolio, czyli takich podobnych do ciebie. Jest tak faktycznie, że ktoś się potrafi zniechęcić, bo ciebie zobaczy i stwierdzi, to nie będzie fajnie wyglądać, ciocia będzie kręcić nosem, mama będzie kręcić nosem. Masz takie spostrzeżenia? Nigdy mi nie zwrócił nikt uwagi na to, czego się na przykład nie spodziewałam. Myślałam, tak, że będzie tak, że otrzymam jakieś uwagi, że będą osoby, które powiedzą, że no wiesz, może powinnaś to zasłonić w kościele albo cokolwiek. Ale nie. I powiem ci tak, jeżeli ktoś czuje się swobodnie w swojej skórze i jest sobą i nie brakuje mu pewności siebie, to nikt nie będzie go oceniał po wyglądzie. A jeżeli będzie oceniał po wyglądzie, no to już świadczy o tej osobie, a nie o mnie. I myślę sobie, że nie chciałabym pracować z ludźmi, którzy by mnie oceniali po wyglądzie. I jeżeli są tacy, no to pewnie oni po prostu rezygnują i mi nawet nie powiedzą, ej Natalia, nie wzięliśmy cię, bo jednak masz tatuaże, albo nie wiem, jesteś za mroczna, jesteś emo. Więc no... Nie wiem jak jest, ale pary, z którymi się spotykam, raczej nie zwracają na to uwagi. Natomiast wiesz, to jak ja wyglądam, może rzeczywiście przyciąga pewien rodzaj klientów i to powoduje, że oni by się chcieli z tym utożsamiać, nawet jeśli, nie wiem, sami nie mają tatuaży, tak? Ale zawsze chcieli mieć. No to mogą się trochę zbliżyć do tego świata poprzez współpracę ze mną. A może właśnie po prostu są podobni do mnie i mają podobne wyczucie stylu i podobne podejście do życia i tak rozumieją, i na przykład, nie wiem, wchodzą na moją stronę i widzą zdjęcia moje w opisie o mnie i myślę sobie, o, to jest osoba, z którą na pewno się dogadamy. Więc dlatego jest ważne przedstawienie tego swojego zdjęcia i mimo wszystko uprzedzenie, że hej, wyglądam tak i tak, jeżeli nie macie z tym problemu, no to śmiało. No i może to już robi jakąś małą selekcję, o na której rozmawialiśmy wcześniej. Natalia, wracając do twojego stylu, tego ciemnego i mocno filmowego, to tak jak Caravaggio miał problem, pewnie musiał dużo, dużo czarnej farby użyć. Tak, ty masz pewnie też wyzwania techniczne. I powiedz mi, jak udaje ci się pracować na właśnie takim bardzo dużym kontraście? Pracujesz w pełni manualnie, z punktowym mierzeniem światła, plus dużo prób i jak walczysz właśnie o poprawnie naświetloną ekspozycję? Nigdy się na tym nie skupiam. Nie pracuję naprawdę bardzo technicznie. Mimo, że poszłam do szkoły i wszystkiego się nauczyłam, to... W ogóle staram się nie przejmować sprzętem, bo to mi odbiera przyjemność z pracy. Ja pracuję bardzo emocjonalnie i instynktownie. I tak na dziko bym powiedziała. Ja jak fotografuję, to jestem w transie. Możesz coś do mnie mówić, stać obok i coś do mnie mówić, ale ja i tak będę dalej fotografować i w ogóle cię nie będę słyszeć. Więc staram się nie przejmować ustawieniami i tak dalej. Oczywiście dbam o poprawną ekspozycję i jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby, nie wiem, mieć przepalone zdjęcia czy niedoświetlone, czy mieć jakieś inne problemy, bo pracuję już tak długo, że nie muszę się nad tym zastanawiać. To znaczy ja wchodzę do wnętrza i mniej więcej wiem, jakie ustawienia muszą być, jakie ISO, jaki czas, jaka przysłona i na czym mi zależy, na jakim klimacie, na jakiej plastyce, na jakiej jakości zdjęcia. Więc no szczerze nie myślę o tym. Jeśli chodzi o ustawienia, pracuję na pomiarze światła punktowym, ale to i tak nie ma znaczenia, bo ja i tak na to nie patrzę, po prostu robię zdjęcie testowe i już. Natomiast wrócę niedługo do fotografii analogowej, bo taki mam plan, już mam zakupiony zestaw negatywów i pewnie wtedy będę się tym martwić, ale póki co nie będę się tym stresować i póki działam na cyfrze, no to tak jak mówię, raczej działam instynktownie i dużo też, wiesz, jak już działamy na rawach, to bardzo dużo jesteśmy w stanie obróbką osiągnąć i ta obróbka w ogóle dla mnie jest tak naprawdę drugą połową sukcesu, jeśli chodzi o zdjęcie, bo spędzam bardzo chętnie bardzo dużo czasu nad tym.
I to nie jest tak, że ja dłubię w zdjęciach, tylko ja po prostu uwielbiam to robić i robię to powoli i poświęcam temu odpowiedni czas. Choć ogólnie obrabiam zdjęcia szybko, bo jakby też już mam na tyle wypracowany styl, że, no, że i przychodzi mi to bardzo łatwo. Okej, okay, ale chciałbym cię pociągnąć trochę za język i śmiało sprawić, żebyś się wytłumaczyła ze sprzętu, bo zaglądając na zakładki na Instagramie widzę, że pracujesz w trzech systemach. Canon, Fuji i Sony. A nie wyglądasz na gadżeciarę, zresztą sama to powiedziałaś. To powiedz mi, co w jakich warunkach najlepiej się sprawdza? Dlaczego właśnie aż trzy systemy różne? Zaczęłam od Canona, to był mój pierwszy aparat i zostałam w tym systemie, no bo tak po prostu jest najwygodniej. To był taki, to jakby życie za mnie zdecydowało, to nie jest tak, że ja wybierałam między Canonem a Nikonem, gdzie ta walka się toczy wszędzie i zawsze wszyscy pytają, dlaczego nie Nikon? Po prostu wygrałam Canona w konkursie i w zasadzie to była moja pierwsza lustrzanka i od tego się zaczęło, tak? Do tego obiektyw i lecimy z tym koksem. Więc zostałam w Canonie, potem tylko wymieniłam obiektywy na Sigmy R50 i 35 i z tego jestem najbardziej zadowolona w zasadzie, z tego zestawu, który mam teraz i to jest w ogóle moja podstawa. Jakby jeżeli gdzieś idę na sesję, to muszę mieć zawsze w plecaku. Fuji pojawiło się później bezlusterkowiec X-Pro2 i został ze mną do dzisiaj ze względu na to, że jest dużo mniejszy, poręczniejszy i o ile na początku było mi cholernie trudno przestawić się z lustrzanki i z tego zupełnie innego trybu pracy autofokusa i prędkości na bezlusterkowiec, to teraz, szczerze, najchętniej bym pracowała tylko na Fuji. Jestem zakochana, uwielbiam pracować tak lekkim aparatem, na który w ogóle nie zwraca na siebie uwagi, ale tak naprawdę głównie chodzi o to, że ja po prostu mogę swobodnie się z nim poruszać, bo wiesz, jak pracuję na przykład na ślubie i mam dwa dynda aparaty na szelkach, no to jednak chętniej podnoszę Fuji, dlatego na nim mam założoną 50, której częściej używam, niż Canona, no bo po prostu nadgarstki po 10 godzinach pracy, no już zaczynają nawalać. Więc ten Fuji powstał z takiej potrzeby zminimalizowania tego ciężaru, ale też i po prostu otworzenie się na nowe, chociaż ten ciężar to tak naprawdę był priorytet, a wyszło na to, że jakość jest całkowicie odpowiadająca moim potrzebom, wymaganiom i nikt nie widzi tej różnicy i też po tym jak wprowadzono update do software'u, to i też obróbka szła lepiej, bo na początku można było rozpoznać, że zdjęcia z Fuji są trochę inne, ale teraz już tak naprawdę no nie da się i przy tej obróbce myślę, że nikt by nie zwrócił uwagi, że pracuję na dwóch systemach. No i czekam z niecierpliwością na nowego Fujiaka, bo mój już niestety ma mnóstwo dead pixeli i mimo wszystko go cisnę dalej. I teraz Sony. Sony pojawił się w moim plecaku niedawno, ponieważ zajęłam się również filmowaniem. Robię teledyski. Tak myślałem. Dobra. I chciałabym w ogóle iść w tą stronę dalej. Powolutku, bardzo moimi krokami. Zrobiłam na razie dwa teledyski dla mojego znajomego, który robi muzykę eksperymentalną. Plus zrobiłam film promujący dla warsztatów naszych The Snapshots, Snapcamp. I teraz robię film o macierzyństwie właśnie też dla tej marki, o której wspomniałam na samym początku. No i tak, i mam nadzieję, że to będzie sobie szło powoli w tym kierunku. A co do zdjęć, czy będę używać Sonego? Nie wydaje mi się, bo go nie polubiłam ani odrobinę. I nie mam z tym problemu, żeby go używać tylko do filmów, szczerze mówiąc. No dobra, to bardzo dużo mi powiedziałaś. Aż się nie spodziewałem. Fajnie. A powiedz mi, jak wyceniasz zlecenia i jak odpowiadasz na konwersacje zainteresowanych twoją ofertą? Masz sztywny cennik i za każdym razem na każdy rodzaj fotografii i od razu odsyłasz ofertę, czy wchodzisz w jakimś konwersacje z klientem, rozpoznajesz jego potrzeby, co bierzesz pod uwagę w ogóle i właśnie ile musisz wiedzieć, żeby zaprosić klienta do negocjacji? Przede wszystkim mam taką bazę, taki mój cennik powiedzmy, który znam tylko ja i przesyłam jakby konkretne ceny osobom, które bardzo konkretnie mi odpowiedzą, że potrzebują tyle i tyle zdjęć, czas realizacji będzie taki i taki, temat taki i taki, wykorzystanie takie i takie lub
jeżeli ktoś nie wie, czego chce lub nie ma w ogóle jeszcze konkretnych planów, no to staram się to wycisnąć z takiej osoby i rozmawiać i wtedy podpowiadam, że okej, no to budżet to są takie i takie widełki. No i teraz rozdzielę to na śluby. Jeśli chodzi o śluby, no mam swoje pakiety oczywiście i staram się wszystkie pary traktować tak samo. Uginam się, jeżeli jest to ślub poza sezonem bądź w nietypowy dzień i wtedy schodzę z ceny, jak najbardziej jestem otwarta na negocjacje. Uginam się, jeżeli para jest tak zajebista i mówię to naprawdę bez bicia, że po prostu mogłabym z nimi pracować za darmo, to zrobię im wszystko za minimalną stawkę, bo wiem, że będę się świetnie bawić, bo wiem, że będę miała z tego mega frajne, że będę się cieszyć z tych zdjęć, że one będą w portfolio i tak, i nie mam z tym żadnego problemu. Jeżeli oczywiście mają ograniczony budżet, jeżeli o to poproszę, no bo też nie wyskakuję z takimi ofertami od razu. Natomiast jeśli chodzi o klientów prywatnych, zdecydowanie traktuję ulgowo właśnie osoby, które robią sobie sesję prywatną dla siebie, dla swojego użytku tylko, szczególnie też jeżeli ja nie mogę ich użyć w portfolio, a inaczej są traktowane osoby, które zarabiają na tym, na tych zdjęciach, tak? Czyli inaczej będzie wyceniony lookbook, czy sesja modowa, jakaś kampania, a inaczej sesja prywatna rozbierana jakieś kobiety. Mimo, że na przykład mogą trwać tyle samo czasu. No i ten czas jest dla mnie bardzo ważny, czyli na przykład tak jak teraz fotografuję też jedzenie i pracuję z restauracjami, ja pierwsze co pytam, to jak długo czasu mi to zajmie? Bo jeżeli ja spędzę na sesji godzinę, no to jestem w stanie to zrobić taniej, niż jeżeli miałabym tą samą ilość zdjęć zrobić w ciągu 5 godzin, bo kuchnia pracuje wolniej. I czas jest dla mnie ogromnie ważny. Również czas obróbki. Więc no, dużo się na to składa i jestem otwarta na rozmowy, a bazowy cennik jak najbardziej istnieje i mam takie gotowe, że tak powiem, odpowiedzi, jeśli chodzi o cennik, tak, sesji różnych. Mm-hmm. Dziękuję Ci za tą rozbudowaną odpowiedź. Ona faktycznie no, zmusza do przemyślenia paru rzeczy. Także fajnie, fajnie. Myślę, że ktoś, kto będzie tego słuchał, po prostu zajrzy w swój cennik i zobaczy, co jeszcze może tam usprawnić i drobnym druczkiem gdzieś obok dodać, żeby przemyśleć. Mm-hmm. Domyślam się w ogóle po rodzaju klientów, który masz na zdjęciach, że nie konkurujesz w przypadku ślubu z panem Januszem o budżety typu 1500 czy 2000, tylko wyższe. Powiedz mi w związku z tym, jaką reklamę i marketing stosujesz, żeby mieć właśnie zapytania, o których wcześniej mówiliśmy. Co u ciebie działa? Powiem ci tak. Najlepszą reklamą, najlepszą wizytówką jest twoja praca. I zawsze moim priorytetem będzie zrealizowanie na jak najwyższym poziomie zlecenia i oddanie go na jak najwyższym poziomie. Jak najlepszy kontakt z parą i spowodowanie, że oni będą chcieli wracać. Co się dzieje i to jest dla mnie najlepszym wynagrodzeniem, bo większość moich klientów pochodzi z polecenia. I dla mnie to jest najlepszy możliwy marketing. To inwestuje najwięcej pieniędzy tak naprawdę. I cała reszta, Instagram, Facebook, nie wiem, jakieś reklamy, to już nie ma dla mnie tak dużego znaczenia. Oczywiście o to dbam i wiem, że na przykład Instagram teraz jakby, powiem tak, interesuję się jak najbardziej tym marketingiem takim socialowym i wiem, że to działa. Wypromowałam wszystkie te moje marki, o których wspominałam. Ja promowałam sama się zajmowałam marketingiem. I tak jak na przykład miałam markę odzieżową, swoimi siłami wypromowałam ją do 50 tysięcy fanów na Facebooku. Tak na przykład restaurację w ciągu kilku miesięcy wypromowałam do 8 tysięcy fanów na Facebooku i przyznaję sobie, że tak powiem, taką małą nagrodę za to, że okej, dałam radę bez żadnego wykształcenia w tym kierunku. Po prostu działając znowu instynktownie i logicznie. I to, co w tym momencie robię w social media, to po prostu przedstawiam siebie taką, jaka jestem, zupełnie naturalną, nie udając nikogo innego. No i też pokazuję, że ta jakość usług jest wysoka, więc ona też będzie kosztować. Myślę, że to widać. Pokazuję to też moje doświadczenie, o którym wspominam wszędzie, że hej, nie jestem fotografem od wczoraj i nie zrobiłam sobie koleń i nie kupiłam gotowych presetów miesiąc temu, tylko jestem w branży 13 lat. I myślę, że to wszystko stanowi jakąś taką, no buduje tą świadomość u klientów. I rzeczywiście tak jest, że są ludzie, którzy piszą do mnie, no nie wiem, czy będzie nas stać na ciebie i mają takie wątpliwości i są osoby, które na przykład rezygnują, tak? I mówią, że no okej, znaleźliśmy coś tańszego. No w porządku. Ja szczerze wolę zrobić mniej ślubów za tą stawkę, która mnie satysfakcjonuje, niż po prostu pracować więcej, bo ja też bardzo sobie cenię odpoczynek i czas wolny, który jest dla mnie bardzo ważny, żeby się zregenerować, szczególnie w tak kreatywnej branży. A powiedz mi, jak dużo zdjęć ląduje po, powiedzmy, sesji, nie wiem, osobistej
Lubisz takie rozbierane sesje, powiedzmy, tego się uczepimy, masz piękną kobietę, która jest na tyle odważna, że trochę pokaże ciała, pracujecie kilka godzin, zresztą zaraz powiesz ile. Ile zdjęć po takiej sesji ląduje w komputerze i co później dostaje od ciebie klientka? Pewnie nie oddajesz jej tylko plików, tylko starasz się, żeby to było troszkę obudowane czymś. Powiedz czym i no i tyle. Jeśli chodzi o czas sesji, no to tu cię poprawię. Ja pracuję bardzo szybko i taka sesja prywatna trwa godzinę. I szczerze, szybko. Czasami trwa nawet krócej, 45 minut. Ogólnie najlepsze zdjęcia gdzieś powstają w środku i pod koniec. Pierwsze to jest, wiesz, chwila rozmowy, jeszcze jakieś takie rozbiegówki, ale potem to już strzelamy ciągiem, że tak powiem, zmieniamy pozy i rzeczywiście te ostatnie zdjęcia są najlepsze. Oddaję oficjalnie, jakby jest przyjęte, że w takiej podstawowej, krótkiej właśnie sesji prywatnej oddaję minimum 10-12 zdjęć. Koniec końców czasami oddaję 20 albo i 30. Za tą samą kwotą, bez żadnych dopłat. I tu mnie masz i szczerze, naprawdę teraz się uderzam w pierś, że oddaję same pliki. I teraz sobie myślę, cholera, zawiodłam. No, mogłabym to ładniej oddawać. I rzeczywiście pomyślę nad tym i będę to lepiej robić. No ale normalnie mam taką galerię online, gdzie wysyłam dostęp do plików. Ładnie to wygląda, ale okej, no złapałeś mnie, rzeczywiście mogłam to robić lepiej. Natomiast jeśli chodzi o ślubne zdjęcia, no to tu już rozmawiamy o kilkuset ujęciach. Zwykle to jest gdzieś tak 200-300 przy takich bardzo małych ślubach, a większe śluby ostatnio oddałam na przykład 800. Ze ślubu z Toskanii, gdzie jeszcze wieczorem przed była krótka kolacja, no czyli powiedzmy 2 dni pracy, 1100 zdjęć. No zaszalałam, przyznaję, że zaszalałam i tych zdjęć oddaję bardzo dużo, dużo więcej niż ja gwarantuję, ale ja też wszystkim mówię, że ta gwarancja to jest coś, co jest absolutnym minimum i wszystko, co wychodzi ponad to, oddaję bez żadnych dopłat i wszystko jest obrobione i wszystko oddaję w dużej rozdzielczości. Natomiast w przypadku sesji komercyjnych, jeżeli jesteśmy umówieni na konkretną ilość zdjęć, taką ilość zdjęć wybiera klient, jakby dokonuje selekcji sam z tych takich udanych ujęć i jeżeli klient chce więcej, to jest wtedy dopłata, ale tylko i wyłącznie klient, który jest komercyjny. Więc tak to traktuję. Wiem, że jest to dosyć nietypowe podejście. Wiem, że jest mnóstwo osób, które liczą sobie dopłaty za więcej zdjęć u klientów ślubnych, prywatnych, ale ja uważam, że to jest po prostu nie fair. Zawsze tak robiłam, zawsze uważałam, to takie po prostu odpowiednie traktowanie osoby. No, jestem tam, zrobiłam te zdjęcia, bo ja przecież nie będę się powstrzymywać. Jestem już w tym dniu z nimi cały dzień i to wszystko się dzieje i ja nie mogę stać obojętnie i nie sfotografować, bo myślę, nie no, już osiągnęłam minimum, to już przecież nie będę więcej fotografować. Tak jest, ale nie umiesz sobie tego wytłumaczyć, że ty po prostu trochę więcej czasu zużywasz na obróbkę tych zdjęć. Tak, zużywam. Za to sobie życzysz właśnie dopłatę. Bo ja uwielbiam obrabiać zdjęcia i uwielbiam dawać tym ludziom tą radość i oddawać im tych więcej zdjęć, jakby inaczej. To nie jest tak, że im oddaję więcej zdjęć, po prostu tego dnia się więcej działa i dlatego tych zdjęć jest więcej. I wiesz, to minimum już jest satysfakcjonujące, że ja oddaję więcej, to tylko wyłącznie dlatego, że nie wiem, ludzie się świetnie bawili, albo były super emocje, albo mieliśmy mega ciekawe przygotowania, że się dużo działo. Więc nie jestem w stanie, wiesz, potraktować tak ludzi, że no, bo u was się więcej działo, to musicie mi za to dopłacić. Wiecie, zrobiłam dużo więcej fajnych zdjęć, ale żeby je obrobić, muszę poświęcić na to więcej czasu. Gdzie tam? Ja zarabiam tyle pieniędzy na tym, to jest przecież kilka tysięcy złotych, że serio poświęcenie, nie wiem, 2-3, bo nie, naprawdę nie więcej, godzin w ciągu dnia, żeby to przygotować, to jest dla mnie żaden problem. Naprawdę. I ciągnięcie, wiesz, po 20 czy ileś złotych za zdjęcie, dla mnie to jest bez sensu. Także takie mam podejście. Zapytałeś jeszcze o ilość zdjęć, jaką wykonuję. No więc jeśli chodzi o sesje prywatne, to też zależy od osoby, z którą się pracuje, bo są osoby, które są po prostu, jak my to nazywamy, drewnem i no niestety nie da się z takiej osoby wiele wycisnąć, więc robię minimum, absolutnie minimum i tylko to jest 200-300 zdjęć, tak żebym sobie wybrała na pewno ostre z jednego ujęcia, na pewno tam te 10 różnych ujęć blisko, daleko, jakieś portrety, szersze ujęcia. Jeżeli mi się ciekawie pracuje, to na przykład ostatnio pracowałam z aktorką Anią Pruchniak, no to zrobiłam 900 zdjęć. No też trochę zwariowałam, ale kurczę, tak nam się świetnie pracowało. W godzinę czy dwie? W półtorej. Nieźle. Tryb ciągły.
Ja jestem jak machine gun, ja po prostu napieprzam. I jakbyś mnie zobaczył w pracy, to byś zrozumiał, o co chodzi. Natomiast śluby... Ale przypuszczam, że bardzo dużo czasu później spędzasz na samą selekcję. Czyli, no słuchaj, wiem, wczoraj robiłam selekcję. Gwiazdkujesz jedna, dwie, trzy, cztery, pięć gwiazdek i dopiero później nie, możemy obrabiać. U mnie selekcja jest czarno-biała, czyli flagowanie albo nie. I pierwsza selekcja polega na tym, że wybieram wszystkie udane zdjęcia, które mi się podobają i potem z tego selekcjonuję już te takie ostateczne. Jest surowsza. I nie poświęcam na to więcej, jeśli chodzi o sesje prywatne, więcej niż godziny, ale tu myślę, że pół godziny to jest absolutnie maks, czasem 15 minut, bo to też, uwierz mi, że po takim czasie już pracy w branży i o byciu się z tymi obrazami, ja już wiem mniej więcej, czego szukam w danym ujęciu, w danej sesji i z tej selekcji zawsze wybiorę to, mówię, o, to pamiętam, że jak pstryknęłam, to wtedy było najlepiej i jakby to już bardziej jest takie wyszukiwanie tych perełek, które ja wiem, że już powstały, niż takie szukanie po prostu, wiesz, igły w stogu siana, no może to, może tamto, no może tutaj, nie, ja jestem bardzo konkretna pod tym kątem. No i na przykład czasami się zdarzają problemy, jak mam śluby, tak, i na przykład zrobiłam na tym toskańskim ślubie 4000 zdjęć. No to rzeczywiście mi to zajęło trochę czasu, musiałam robić sobie przerwy, no ale nie więcej niż jeden dzień pracy, serio. Dobra, to wiem, że szybko później pracujesz w selekcji, na zasadzie tylko przypomnienia sobie tych najlepszych ujęć. A powiedz mi, jak u ciebie wygląda obróbka graficzna, no bo bardzo panujesz nad tą kolorystyką i często odważnie kadrujesz. Bardzo fajnie to wygląda, naprawdę świetne masz portfolio. Czy ty sama obrabiasz zdjęcia w Lightroomie? Czy masz może kogoś zaufanego, bo jeżeli się zdarzy więcej zleceń, to masz komu oddać tą obróbkę, czy absolutnie nie pozwalasz nikomu tego dotknąć, bo tak jak wspominałaś, lubisz bardzo. No więc tak, już wiesz, że lubię i nigdy bym nikomu nie oddała mojego dziecka pod opiekę i do dopieszczenia jakby tych klatek. Wręcz jest odwrotnie, to ja obrabiam dla innych zdjęcia. I na przykład w tym roku jeszcze obrabiałam śluby dla Snapshots, dla Marcina. No bo jednak zawsze to ja obrabiałam zdjęcia w tej firmie i po prostu chcieliśmy, żeby to takie gładkie było przejście. Więc tak, więc robię to sama. Pracuję w Lightroomie. W Photoshopie robię jedynie retusz typu usuwanie niedoskonałości, jeżeli rzeczywiście już coś się zdarzy takiego, wiesz, niefortunnego jak pryszcz akurat tego dnia. Ale tak to raczej, nie wiem, już nie wyszczuplam, wiesz, nie robię takich rzeczy. Czasami mi się zdarza, że muszę usunąć jakiś element brzydki ze zdjęcia, typu, nie wiem, gaśnicę albo wyjście, znaczek exit, które rzeczywiście czasami drażnią i na to sobie pozwalam, a to jest jedyna manipulacja, jaką robię. No i jeśli chodzi o obróbkę, mam swoje wypracowane presety, styl obróbki. On jest cały czas aktualizowany. Tak, myślę, że raz na kilka miesięcy ja mam taką potrzebę, albo po prostu jest taka sesja, która wymaga ode mnie edycji tego presetu, że nie wiem, jednak niższe kontrasty, albo teraz mam fazę, że będę robić cieplejsze, albo że jednak zielenie powinny wchodzić bardziej w szarości, znaczy w tych cieniach, tak? No więc wtedy ja to edytuję i zapisuję nową wersję. I tak mam w swoim Lightroomie, mam tak preset 2018 numer 2, potem jest 2019, Vol 2, Vol 3, Vol 4, jaśniejszy, mniejszy kontrast, wyższy kontrast i tak dalej. Więc mam mnóstwo wersji tych presetów, tak samo jest z czarno-białymi. Ale wszędzie się kręcisz wokół swojej stylistyki, także to na pewno jest w miarę spójne. No, wierzę, że nie. Tak, jest coś takiego, mimo że te presety się różnią trochę od siebie, bo na przykład mam czarno-białe zdjęcia, które mają bardzo niski kontrast i na przykład czernie są mocno podciągnięte do szarości, prawie tych czerni nie ma, tylko jest właśnie szary taki kolor, a biele z kolei są też, nie są czyste białe, tylko też są zjechane w dół z kolei do jasnych szarości, a są takie mega kontrastowe, które wiesz, wyglądają po prostu jak błyszczące odbitki, gdzie skóra jest taka rozświetlona i te dwa zdjęcia zupełnie, nie wiem, leżące obok siebie, by nie pasowały do siebie. Ktoś by mógł powiedzieć, że to zupełnie inny fotograf zrobił. Ale to tak fajnie manipuluje, mam nadzieję, że to tak widać, że jednak odpowiednio dobieram ten kolor do czarno-białego, tak żeby w jednej serii, czy w jednym ślubie, czy w jednej serii zdjęć portretowych, żeby to pasowało do siebie, czyli te kontrasty były mniej więcej podobne, ziarnistość, te różnice w bielach i czerniach. No, a jak jest, no to już sam możesz ocenić. Opowiedz mi, bo wiadomo, że branża ślubna szczególnie jest
strasznie konkurencyjna. Jak ty widzisz siebie w gąszczu koleżanek i kolegów po fachu? Śledzisz rodzimych fotografów, wzorujesz się albo wręcz starasz się odróżnić tak, żeby właśnie, żeby się wyróżnić? I czy wzorców szukasz właśnie wśród rodzimych czy zagranicznych fotografów? Obserwuję bardzo dużo fotografów. Jakby cały czas staram się być w obiegu, że tak powiem, jeśli chodzi o to, co inni ludzie robią. Czy na Instagramie, czy na Facebooku. Czasami przeglądam ich wpisy właśnie na blogu z najnowszych reportaży. Są fotografowie tacy jak na przykład Tomasz Wagner czy A Fistful of Bolts, gdzie nie przegapię żadnego wpisu, bo po prostu kocham ich pracę i one mnie zawsze inspirują i mówią mi: ej Natalia, no następnym razem musisz się bardziej postarać. I to jest super dla mnie, że ja potrafię być taka samokrytyczna, patrząc na innych, a nie zadufana w sobie: o, ja będę robić dalej po swojemu, bo jestem najlepsza. Nie, no w życiu nie. Cały czas uważam, że trzeba się szkolić, jakby trzeba szkolić samego siebie i swoje umiejętności, więc patrzenie na pracę innych ludzi z tej samej branży, bądź z innych branż, z tego samego poziomu, niższych, wyższych, jest zawsze inspirujące i powinno być motywujące. Natomiast rzeczywiście wpadam czasami w tą pułapkę, którą myślę, że każdy wpada, czyli takiego porównywania się i myślę sobie: o nie, kurde, ja też chcę tak robić jak ta osoba, albo o, może powinnam obrabiać tak zdjęcia jak tamta osoba, to wtedy będę mieć więcej klientów, albo o, a to ktoś zrobił coś super zajebistego, to ja teraz też to zrobię. I czasami łapię się na tych myślach i myślę sobie: no, halo, jakby spójrz w lustro, tu jesteś, to jesteś ty i wracamy do siebie. I cały czas się łapię na tym, że wpadam w te sidła właśnie sociali, które powodują takie obniżanie swojej pewności siebie, że myślisz sobie: o Jezu, ta osoba robi takie super śluby i wyjeżdża tam i tam, a ja tego nie mam. A potem sobie myślę: zaraz, trzeba docenić to, co mam, bo to jest super i tego chciałam. I oczywiście zawsze będziemy chcieć więcej i lepiej i robić wszystko dużo, dużo lepsze, piękniejsze, ale jakby wszystko w swoim czasie i powoli i w swoim stylu. I nie można też, wiadomo, ślepo podążać za innymi, bo ktoś jakiś sukces osiągnął, to od razu trzeba to kopiować. Więc tak to wygląda i rzeczywiście odkąd pamiętam, mam takie podejście, zresztą jak już ci powiedziałam o tych początkach fotografii, mam takie podejście, że chcę być inna, że jeżeli ktoś tak robi, okej, okay, to ja zrobię inaczej. Po swojemu, może po głupiemu, ale wolę w ten sposób. A czasami z pokorą mówię: okej, okay, jednak miałam kiepski pomysł, tutaj ktoś ma lepsze rozwiązanie, no dobra, no to jednak ze spuszczoną głową powiem: no dobrze, no to ktoś wie, jak to lepiej rozwiązać. I wtedy się posłucham jakiejś rady, czy się zainspiruję, ale tylko jeżeli sprawdzę, że naprawdę nie ma lepszego rozwiązania. I myślę, że to jest zdrowe podejście. Dziękuję ci, bardzo fajnie to zabrzmiało. Myślę, że trzeba tego przesłuchać przynajmniej dwa razy, tej twojej odpowiedzi teraz, bo wyraziłaś to naprawdę fajnymi słowami i myślę, że tak warto postępować. A powiedz mi, całkowicie zmieniając temat, jak wydałabyś 1000 złotych na reklamę, jeżeli byś dostała, powiedzmy, od wujka z Ameryki, używam tego przykładu często, ale przyjechał wujek z Ameryki i daje ci kwotę 1000 złotych, nie w dolarach, 1000 złotych. I mówię: Natalia, widzę, że kurczę, świetnie ci idzie w tych zdjęciach. Masz tutaj 1000 złotych w prezencie. Rozreklamuj swoją firmę, żebyś miała jeszcze więcej zleceń. W co byś zainwestowała? Tutaj uderzysz w taką moją cechę jak oszczędność. Ja bym chciała po prostu tak troszeczkę tutaj, troszeczkę tam, tak żeby wszystko idealnie wykorzystać. Ale chyba pojechałabym ostro po bandzie i kupiłabym bilety na miejsce, do miejsca, które zawsze chciałam sfotografować. Zabrałabym tam moich znajomych na przykład, albo jakąś parę, którą bardzo lubię. I zrobiłabym im tam sesję na swoich zasadach. Obrobiła po swojemu, bez czucia jakiejkolwiek presji, bo uwierz mi, że to tak działa, że jeżeli robimy to zupełnie dla siebie, to jakoś mamy taką większą swobodę tworzenia i opublikowałabym to. I wierzę, że to by mi dało, cała ta radość z tego wyjazdu, ze stworzenia czegoś, ze spełnienia marzenia, odhaczenia jakiegoś celu w życiu, plus zrobienie zajebistych zdjęć, mam nadzieję dzięki temu, że to by mi dało klientów. Że ja bym zaraziła ich tą moją radością z tego wszystkiego i to by było widać w tych zdjęciach, a tak jak mówiłam, te nasze zdjęcia to jest nasza najlepsza wizytówka. Obowiązkowe pytanie podatkowe. W jakim modelu się rozliczasz i co możesz doradzić jako optymalizacja podatkowa podobnym do ciebie? Nie wiem, czy jestem specem od takich spraw, mimo że ale jesteś jednoosobową firmą? Tak, prowadzę działalność jednoosobową odkąd skończyłam 18 lat dosłownie i nigdy nie byłam zatrudniona i zawsze byłam w tym samym modelu, czyli po prostu na książce przychodów i rozchodów. I
od samego początku weszłam na VAT, bo tak założyłam, że tak trzeba i na tym VAT-cie byłam i sobie odpisywałam ten VAT i jakoś to było. Jakoś sobie szłam przez życie. Po czym sobie zdałam sprawę, że w zeszłym roku w sumie to nawet się wpisuje w ten niższy ZUS, miałam mniejsze przychody i że mogę wyjść z VAT-u. Więc wszystkie te moje sprzęty, które dotychczas odliczałam na fakturach, już były po tym czasie chyba tej amortyzacji. Więc od tego roku wyszłam z VAT-u i sobie działam dalej. No to faktycznie duże zmiany. Nowa marka, nowy rodzaj rozliczania, wszystko po nowemu. Tak, no. Wiem, że są karty podatkowe i tak dalej. Wiem, że wtedy jest problem, co prawda, z pracą za granicą, bo tak wcześniej się rozliczaliśmy z Marcinem. No ale ponieważ ja pracuję tu i tam i z firmami i z osobami prywatnymi i teraz jeszcze zaczęłam wynajmować przestrzeń w studiu, no to po prostu uznałam, że muszę być bardziej elastyczna. Jasne. No i pewnie to ci się sprawdza. No. A jaka jest twoja najlepsza fotograficzna albo około fotograficzna inwestycja? Już coś wspomniałaś? Sigma Art czy jeszcze coś innego? Kurczę, ciężkie pytanie. Bo ja nie traktuję w ogóle sprzętu jako motywatora do ale jest to narzędzie pracy i naprawdę on ci może przeszkadzać albo pomagać. Mniejsze znaczenie. Więc ja bym powiedziała, że dla mnie inwestycją najlepszą było, nie wiem, wzięcie sobie wakacji. Pojechałam na miesiąc do Azji z przyjaciółmi, gdzie fotografowałam tylko i wyłącznie dla przyjemności i zrobiłam z tego reportaż, z którego jestem cholernie zadowolona, jest mi cholernie bliski i uważam, że wyszły zajebiste z tego zdjęcia, a nigdzie go nie opublikowałam, poza tam moim blogiem, tak? I cieszę się z tego, że robię takie projekty i one mnie rozwijają artystycznie, kreatywnie, oczyszczają trochę umysł, więc bym powiedziała, że to są moje najlepsze inwestycje. Świetnie, polecamy wszystkim właśnie długie wakacje z aparatem, bez napiny, robienie tego, co się kocha. Dokładnie. Natalia, opisz, jak wygląda twój idealny dzień w pracy? 3 godziny pracy, może godzina czytania, gotowanie, wiesz, codziennie jakiś posiłek inny, 4 posiłki dziennie, które sama sobie przygotuję i są pyszne. To jest mój idealny dzień. Nie, no żartuję. Oczywiście fajnie, jak mam jakąś sesję, bo to zawsze mi daje dużo energii. I tak jak na przykład miałam taki dzień w niedzielę. Co prawda byłam bardzo zła, że zaczęłyśmy tak wcześnie, bo o 8, a ja byłam po ślubie. Ale powiem ci, że obudziłam się, poszłam na tą sesję i kurde, żadna kawa mi nie była potrzebna, bo tyle mi frajdy daje i radości ten kontakt z ludźmi, tworzenie wspólne, gdzie dla kontrastu, wiesz, ja siedzę sama w mieszkaniu i obrabiam zdjęcia i mało mam jednak kontaktu bezpośredniego przez to z ludźmi tak w ciągu dnia, no że to jest fajny zastrzyk energii. Więc bym powiedziała, że tak fajnie było raz w tygodniu mieć sesję, a poza tym obrabiać zdjęcia po 5 do 8 godzin dziennie, raczej nie więcej. I szczerze nie wstydzę się tego, że pracuję mało, bo czyli mniej niż na przykład 8 godzin dziennie, czy nawet tygodniowo mniej niż normalny szary człowiek, że tak powiem, bo czuję się dużo zdrowsza, czuję, że mam dużo więcej energii, właśnie nie potrzebuję żadnych dopalaczy, mam czas na jogę, mam czas na sport, mam czas na spotkania z przyjaciółmi, o której godzinie chcę i kiedy chcę, mogę sobie zrobić wolną środę, czy nic nie robić w niedzielę razem z innymi ludźmi i wyjść sobie na rower na przykład, więc tak. A powiedz mi, jak widzisz siebie zawodowo za 3 do 5 lat? Chciałabym dalej pracować w ślubach, dalej się zajmować fotografią, no. Chciałabym pracować dużo za granicą, mieć tych ślubów wyjazdowych rozłożonych w ciągu roku, bo właśnie nie skumulowanych w wakacje, to by było super, że ja nie pracuję tak bardzo dużo w wakacje, a potem w zimę jakby zajmuję się innymi sprawami, bo jednak to jest dla mnie wykańczające, że jakby te śluby wysysają ze mnie tą ślubną energię, nazwijmy to. I rzeczywiście już pod koniec sezonu już się nie chce. Więc chciałam, żeby to się rozłożyło w ciągu roku i mam nadzieję, że to się uda właśnie pracując w innych częściach Europy. Mam nadzieję, że mi się rozkręci praca w krajach, w których zawsze chciałam pracować, czyli Hiszpania, Francja i Włochy, gdzie chciałabym się też przeprowadzić już na stałe. Mam nadzieję, że nadal będę rozwijać tą fotografię portretową. No i może w końcu wróci to marzenie o fotografowaniu gwiazd, bo ja też zajmuję się wywiadami i przeprowadzam wywiady z różnymi osobami, nie tylko z gwiazdami, ale też takimi po prostu obywatelami. I chciałabym to rozwijać dalej, bo to mi też daje bardzo dużo radości i inspiracji. Nie tylko prowadzenie rozmów, ale i fotografowanie tych osób. Więc może jakieś większe tytuły, może jakieś okładki, kto wie. No to takie skromne marzenie. Fajnie, będę się przyglądał. Mam nadzieję, że faktycznie to się zadzieje. Powiedz mi, co możesz polecić na koniec?
znać jakąś wartościową książkę, podcast, film albo nazwisko inspirującego fotografa? Powiem tak, ja uwielbiam albumy fotograficzne i polecam każdemu przejście się do muzeum. Ja mam najbliżej Muzeum Narodowe, w którym byłam po raz pierwszy w życiu tydzień temu. Jest mi wstyd za to, ale naprawdę to się wydarzyło. I tam fajnie, ja zawsze w każdym muzeum oglądam albumy i spędzam tam bardzo dużo czasu, albo jakieś książki o sztuce ogólnie. Więc nawet nie trzeba tych albumów kupować, jeżeli nie mamy na to kasy, no bo to jednak jest 200-300 zł czasami. Lub polecam wyprzedaże w Bukowie. I tak na przykład ja się zakochałam w Timie Walkerze, którego mam przepiękny album w wielkim formacie. Annie Leibovitz, której mam dwa albumy. Peter Lindbergh, który też no, zawsze mnie bardzo inspirował, ale zresztą myślę, to też widać trochę w tych zdjęciach, taki właśnie ten filmowy feel i mroczny. A poza tym na Instagramie jest tyle nazwisk, które obserwuję, jak teraz spojrzałam i chciałam ci coś przedstawić, to mam 1400 kont, które obserwuję, ale jako, że... Za dużo, nie zmieszczą się. Tak, jako, że jest taka świeża sprawa, że trafiłam na niesamowicie piękne, ciepłe zdjęcia rodzinne. Oczywiście jest to wszystko Ameryka. W ogóle ja zauważyłam, że mnie ciągnie do Kalifornii. Mnie bardzo dużo kalifornijskich fotografów inspiruje. To jest taki Instagram, nazywa się Love Her Wild Photography. Przepiękne fotografie. Trochę, tak bym powiedziała, taka współczesna Sarah Moon. Może przesadzam, ale trochę mnie to pociągnęło w tą stronę. Więc tak, też w ogóle w tej księgarni w Muzeum Narodowym kupiłam książkę, która się nazywa Hawajkum, jeśli się nie mylę. Jeszcze jej nie przeczytałam. Tak się nie mogę doczekać, żeby zrobić sobie herbatę i poświęcić jeden wieczór, żeby przeczytać, co w niej jest. A jest ona, jeśli się nie mylę, dotyczy ona polskiego gustu, co mnie zawsze fascynowało. Po prostu jak można lubić takie rzeczy jak Polacy. Więc odsyłam do lektury. A jeśli chodzi o podcasty, to w ogóle bardzo długo nie zdawałam sobie sprawy, że można słuchać podcastów i że to w ogóle da się. Na przykład ja mam coś takiego, że nie mam podzielności uwagi, więc wolę na przykład, jak ubrałem zdjęcie, jednak słuchać muzyki, niż się skupiać na tym, że ktoś coś mówi, bo jednak jak słucham, to naprawdę się w to wczuwam. I mam wrażenie, że nieświadomie bym obrabiała zdjęcia, a jednak mi zależy na tym, żeby być całą sobą w tym. Ale podczas prowadzenia samochodu, kiedy jechałam na ślub jeden, to było jakieś 3 godziny drogi, myślę sobie, o cholera, teraz mam czas. I zapuściłam sobie psychologiczne podcasty. Coś fantastycznego, to mnie tak fajnie rozwinęło. Albo na przykład był podcast z jakimiś ciekawostkami na Spotify'u i był poruszany na przykład temat takich pierwotnych, pierwszych malunków, te, które są w Lutrec chyba, we Francji, jeśli dobrze mówię. I tego, że pierwsze rysunki człowieka i w ogóle pierwszy ślad człowieka tam i taka też w ogóle pierwsza ludzka kreatywność przejawia się w odcisku dłoni po prostu na ścianie. No coś fascynującego, tak? Nie będę wchodzić w szczegóły. Więc ogólnie lubię szukać tam, gdzie mnie nie ma, że tak powiem, to szukam czegoś nowego, ciekawego, jak na przykład ten podcast. Z chęcią wyciągnę właśnie od ciebie tytuły tych podcastów, a teraz powiedz jeszcze na koniec, gdzie znaleźć najbardziej bieżące informacje o tobie? Które kanały w internecie działają, żeby być na bieżąco z twoim portfolio? Na pewno Instagram i Facebook, chociaż jak wiemy, wszystkie mają ograniczone już zasięgi, więc jeśli komuś bardzo na tym zależy, to może sobie włączyć notyfikacje, spolszczając. No i tak, i to są chyba takie kanały. Najfajniej to w ogóle kontakt bezpośredni, tak? Czyli jakieś spotkania czy warsztaty. Wtedy też można sobie miło porozmawiać i na pewno takie będą się działy, a informacje o nich się pewnie też będą pojawiały na social media. Natalia, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję. Trwała dosyć długo. Wygadałaś się, mam nadzieję, dosyć dobrze. Oj, tak. Super było cię usłyszeć i usłyszeć to wszystko, co masz do powiedzenia. Ja trzymam kciuki za rozwój twojego portfolio, za ten wyjazd do, gdzie tam sobie wymarzysz, czy to będzie Francja, czy Toskania, no i za realizowanie się po prostu. Także bardzo dziękuję ci za rozmowę. Do usłyszenia. Cześć. Dzięki wielkie, dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję ci za wysłuchanie kolejnego odcinka. Jeżeli chcesz mieć wpływ na rozwój tego podcastu, to zostaw pozytywny komentarz na iTunes. Zachęcam cię też do subskrybowania go w swoim odtwarzaczu i komentowania odcinków na grupie facebookowej Zawód Fotograf Podcast. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.